Zaczekaj, przyjacielu. Jeśli chcesz zagrać Władcę Pierścieni Bitwa o Śródziemie na Multiku ze mną oraz innymi graczami, to zapraszam cię w piątek 20 o godzinie 19 na streamka u mnie na YouTubie oraz na Twitchu. Także pamiętaj, piątek 20 o godzinie 19 widzimy się wieczorkiem na graniu Władcy Pierścieni Bitwa o Śródziemie. Cześć, siemanko wam wszystkim, z tej strony Sanej, a to jest Władca Pierścieni Powrót Króla, oczywiście, nasza wspaniała gra, bardzo nostalgiczna gra dokładnie. Mamy teraz misję do przejścia Kirit Ungol, a nie Sirit Ungol? Zawsze mi się wydawało, że to jest Sirit Ungol, a nie Kirit Ungol. Zobaczmy, kim możemy zagrać. Oczywiście prawdopodobnie samym, tak dokładnie, sam, oczywiście, że sam. No to nic, no to zagramy samym. Ciekawe, kiedy będziemy mogli zagrać Frodem tak naprawdę. Zawsze się bałem tych posągów tutaj patrzących na nas. No i teraz się możecie pozastanawiać, o co tu chodzi, dlaczego orki walczą z orkami, dlaczego, halo? Przecież to nie tak powinno być. Przecież orki to raczej sojusznicy, prawda? No chodzi o to, że właśnie w Kirit Ungol zaczęły się orki sprzeczać. Bardzo się zaczęły sprzeczać. Oj, ale żem zrobił bardzo źle. Ale na szczęście jest ogień. Ogień bardzo działa dobrze na orki. Chodzi o to, że no niestety, ale pokłóciły się o przedmioty właśnie Froda. A dokładnie o koszulkę, którą dostał od Bilba z Mithrilu. No nie koszulkę, można powiedzieć, tak naprawdę to bardziej. Jak ja mam cię zniszczyć? Powiedz ty mi. Oj, kurde, nie wiem, jak cię zniszczyć. Weźmy naładujmy na pełno. Oj, dostał chyba. Chyba tak, dostał. Pancerz mu spadł aż. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Po prostu się pokłócili. No i automatycznie, no orki nie są zbyt inteligentne, więc dwa szczepy zaczęły się ze sobą bić tak naprawdę. Zaczęły się ze sobą bić oczywiście orki, które są orkami po prostu, oraz drugie orki typu gatunek, to jest Uruk. Uruk to jest mieszanka oczywiście, pół człowieka, pół orka, więc te dwie właśnie frakcje, te dwa gatunki zaczęły się ze sobą przekomarzać. I nie wiem, czy to nie jest przypadkiem czarny ork tak naprawdę. Nie wiem, nie mam pojęcia do końca. Ojej, jak one mnie klepią, kurde. Weź tu, kurde, sam, kurde, bo ty jesteś kozakiem wszechczasów ogólnie. Ja nie wiem, dlaczego tak mocno dostałeś bęcki. Troszkę to sterowanie jest takie mylące, ale cóż, co zrobimy? Ładujemy? No niestety nie udało się, kurde, uciekamy od tego pana. Ładujemy oczywiście naszego super strzała, obróć się. No chodź tu, bo trafimy w ścianę. No właśnie, trafiliśmy w ścianę, nie możemy trafiać w ścianę, musimy trafić w te... No chłop, co zrobił unik? No jak w CS-ie, normalnie jak w CS-ie. Kurde, niesamowite. Fajnie by było, gdyby na przykład te nożyki tak naprawdę wzięły i trafiły na przykład, ja wiem, zatruwającymi obrażeniami, ponieważ no bądź jednak, kurde, fajnie by było, gdyby trujący sztylet zatruwał tak naprawdę. Muszę sobie przyciszyć grę, bo jest strasznie głośno ogólnie. Włączonego ma Twitcha w tle, więc śmiesznie. Musimy zabić 80 orków ogólnie, więc całkiem sporo. I bardzo lubię podbijanie orków w takim wydaniu. Fajnie się podbija na przykład Legolasem, z tego co pamiętam, bo on ma bardzo szybkie uderzenia, może i lekkie, ale bardzo, bardzo szybkie, więc może podbijać tak fajnie te orki. No tylko że my nie wpadniemy do tego płomienia, który tutaj się rozprzestrzenia. Pięknie panowie. Czy my tu coś mamy ukryte? Wejdźmy, zobaczmy. Jest tu ork z włócznią. Dobra, ork z włócznią to jest automatycznie przegrana dla niego, ponieważ
No jest niebezpieczny, jest po prostu niebezpieczny. Dobra, wyszliśmy, o kurde, bitwa, bitwa panowie, bitwa, wywalmy koszyk. Nie, oni się podjarają tam swoimi, nie widzę siebie w ogóle, to jest śmieszne. Śmieszne, śmieszne, śmieszne. No i oczywiście, że musieli zostać najgorsi, czyli ci starszami. Ach, masakra. No niestety, no niestety, no niestety. Dawaj, dawaj, dawaj. Możemy zrobić kombos, czy nie? Lewy. Nie damy rady, jakiś jest tak dużo. Lewy, prawy. No nie, no nie, kurde, odbijają mnie. Dobra, bijemy normalnie. Kurde, normalnie ataki zwykłe są najlepsze moim zdaniem. Nie jakieś kombosy. Jedynie najlepszy kombos, no to jest rębacz orków. Lewy, lewy, prawy. Który zadaje naprawdę srogie obrażenia. A tu mieliśmy też tą wywrotkę z węglami. Zobaczmy, czy tu nie ma jakiegoś sekreta, nie ma nic takiego. Dobra, możemy tu coś zrobić z tego, co pamiętam. Tu chyba mogliśmy coś zrzucić. Ominijmy tych panów, ominijmy. Nie mamy, nie ma sensu z nimi walczyć, dopóki oni się tam biją, tak naprawdę. Rębacz orków wszedł bardzo ładnie. Znowu rębacz orków wszedł, bardzo fajnie. Ciach, ciach, dobitka. I kurde, oczywiście pan z włócznią jest niesamowicie potężny. No, dawaj, dawaj, dawaj. I możemy tu wejść, zobaczmy, co tu się znajduje. Co to jest? Ojej, możemy wylać. Jeszcze wszystkie podeszły idealnie, kurde, pod ten płonący olej, który się tu znajduje. Super, sympatycznie, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że to było bardzo dużo expa tak naprawdę. Tak naprawdę, tak naprawdę. Ciągle powtarzam tak naprawdę. No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Panie kolego, ja wiem, że ty jesteś słaby przeciwko na przykład takim ostrzom latającym. Weźmy tu, wywalmy płonące węgle, które no niestety, ale w ogóle go nie trafiły, o dziwo. No, no. Kurde, mikro, makro, Frodo. Gdzieś ty to tam rzucił. Dobra, klepiemy go normalnie. Nie ma chyba lepszego po prostu uderzenia niż szybki cios. Szybki cios jest naprawdę fajny. Obrona, obrona, no. A nie, no my go bijemy tak, że on się odbija do tyłu tak naprawdę, więc... Dobra, teraz rzucamy wielki znicz. Wielki znicz, który spada na te orki wszystkie, które się tam biją perfekcyjnie, perfekcyjnie, idealnie. To o to właśnie nam chodziło, żeby zabić te orki, zabić, zabić, zabić. My mamy oczywiście tryb idealny włączony, więc siekajmy póki możemy jeszcze tak naprawdę, bo no, to jest PD, to jest doświadczenie, a gotikowe jednak tam zaleciałości istnieją we mnie, że jednak exp to exp. I każdy exp jest warty bardzo wielu. Okej, udało mi się zdobyć 80. Do wieży, tam właśnie jest. Okej, musimy dotrzeć do wieży, gdzie jest przetrzymywany Frodo. Tylko jest jeden problem. Nie wiem, gdzie ta wieża jest. To jest największy problem tutaj. No ale dobra, chodźmy, zabijajmy te orki tutaj. Nawet... A, co tam? W końcu to orki, no nie? Co się może złego zdarzyć? Jedynie co, to mogę zginąć, bo moje mikro-makro jest po prostu trochę niepełnosprawne. Ale bardzo dobrze, że one się w międzyczasie jeszcze klepią między sobą, ponieważ wtedy mamy możliwość atakowania i obrony samego siebie, bo wybija ich z rytmu, prawda? Z rytmu, jak ich wybije, to jest oczywiście cudownie. Dobra, co tu się znajduje? To jest chyba ten główny plac, na którym już walczyliśmy. No, 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 lepiej nie, nie podchodzi do nas. No, mam nadzieję, że znajdziemy tą wieżę. Kurde, no, duża lokacja, bardzo duża lokacja. Wszystkie orki się tu próbują bić. My tu chodzimy, taki mały goblin z Shire, z drugiego końca Śródziemia. I on sobie chodzi właśnie po twierdzy Saurona, jednej z wielkich twierdz Saurona w Mordorze. Śmieszne, naprawdę śmieszne. Dobra, z tego co widzę, sam nie jest jakiś super dobry do ekspienia, nie jest jakiś idealny. Czy ty możesz ładować na przykład atak? Oczywiście, że możesz ładować atak, tylko nikogo nie ma w pobliżu. Szkoda, 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 naładujmy go trochę i atak, atak, atak. O, może zatruć w taki sposób, wow, kurde, fajnie. Bo jak zatruwa, to dostaje obrażenia przeciwnik. Czasowe oczywiście, czasowe.
Dobra, wyszła jedna miksturka, druga i mamy prawie całe życie. Dobra, biegnijmy, zrzućmy tutaj na te orki most, bo ten most zabił je wszystkie. Nie musimy z nimi walczyć, więc nie tracimy tak naprawdę czasu. Zobaczmy, co tu nas jeszcze czeka. Aha, nie możemy się tam przejść, mimo że tam widzimy jakiś korytarz. A nie, jednak... Nie, no nie, nie, nie możemy dojść do tych schodów. Bardzo szkoda, bo tak sugerują te drzwi. Chodźcie do mnie, chodźcie tutaj do mnie. Zobaczcie, co mam w środku. Powiedz, kotku, co mam w środku. I tak. No i Ciritungol. Powinien być tutaj bardzo ładny widok ogólnie. Ogólnie powinien być bardzo widok ładny na śródziemnie. Nie lubię tego, że ta kamera jest tak ulokowana w jednym miejscu. Strasznie to jest denerwujące troszkę. Ciach, ciach, obrona, obrona, panie Samwise Gamgee. Dawać, 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 od razu te beczki spuszczamy tam. I mamy, patrzcie ile idealnie nam wbiło. Opuścić most. Małe orki wycofują się do centrum, a duże je biegną za nimi i próbują chyba zniszczyć, zabić. Tak, prawdopodobnie tak. Dziwne, dziwne, naprawdę dziwne, ale no cóż, no biją się, to się biją, pokłócili się. O Jezu, ja cię tu nie widziałem, gościu, kurde malinowy, obróć się. Samwise, obróć się. Jest nożyk, raz. Nie, nie poleciał, co? Jezu, Samwise. Jak ty to zrobiłeś? Nie mam bladego pojęcia, coś ty zrobił właśnie. Jest na full i przebiliśmy jego pancerz, super. No to ładowany atak oczywiście. I jeszcze jeden, ach kurde, silny atak, no niestety nie wychodzi tak dobrze, no nie wychodzi tak dobrze. Ale rębacz orków już tak. Dobra, jest strzał z balisty, spadają wszystkie te rzeczy na te orki biedne. Nie dostaliśmy za nich expa, szkoda, no szkoda, że nie dostaliśmy expa. Bardzo ładnie wygląda ta lokacja. Wygląda, no, można powiedzieć, że jak w filmie troszkę. Troszkę nawet jak w grach, na przykład Bitwy o Śródziemie. No i mamy tutaj główną przyczynę tej walki tu. Okej, i to jest ork, który jest bossem. Ogólnie on jest bossem. Weźmy go, zabijmy go szybko, żeby nam się tutaj nie... A, to trafiłem go, trafiłem. Aha, nie trafiłem. Szkoda. Ale tarczę, najlepiej by było się go pozbyć, jemu tarczę, ponieważ on wtedy nie może atakować. Chodź, chodź, chodź. Jest znacznie zwinniejszy niż zwykły ork. I nie możemy się go przebić, nie możemy się przez niego przebić. Spróbujmy jeszcze włócznią. Został mu zrzucony nożyk, który posiadał. Dobra, dobicia jest. Weźmy znowu, rzucajmy. Włócznia raz i włócznia drugi raz. I teraz znowu możemy go dobijać. No, włócznie działają tutaj cuda. Dobicie oczywiście. Możemy go tak tłuc? Czy to... Nie, nie, niestety nie możemy go tak tłuc. Więc musimy korzystać z tych włóczni, które tutaj są, żeby jego uzbrojenie zrzucić na ziemię, żeby on nie mógł czymś... nie mógł tym walczyć, prawda? No i kurde, uzbroił się. No niestety, ale się uzbraja. Ale to jest takim, można powiedzieć, że mini boss. I widzimy nawet, że jak trafimy tą włócznią, to się pojawia mu pasek zdrowia. To nam świadczy o tym właśnie, że jest możliwy tylko do zabicia wtedy, gdy nie ma uzbrojenia. Musimy dwie włócznie rzucić. Nie jest to wymagająca walka. Moim zdaniem szeloba była znacznie bardziej wymagająca. No i pokonaliśmy go. 2000 expa za niego dostaliśmy. Frodo, gościu, wstawaj. Wstawaj, gościu. No wstawaj. Stupkowałem go. Mam nadzieję, że się obudził. No obudził się. No i niestety uciekł z Mithrilem. Niestety. Oni, z tego co pamiętam, oni się teraz przebrali chyba za orki i przeszli do góry przeznaczenia w strojach orków. Mieli oczywiście przy tym jeszcze małe przygody, bo byli uznani za orki, ale to nic, naprawdę to nic. Mamy 50 tysięcy doświadczenia. Wow. Schora ilość, 5 tysięcy jeszcze teraz za idealnie, patrzcie, i to właśnie pokazuje, że ten tryb idealny i wtedy użyć na przykład zrzucenia albo bramy, albo właśnie tego żyrandolu, którego zrzuciliśmy przedtem,
no, daje bardzo dużo expa. Co my tu mamy? A Samwise jest na 8 poziomie, w końcu, o dziwo. Samwise, sztylet Morgulu, Shift. No oczywiście, że kupujemy, to jest sztylet, który jest naprawdę potężny. Strefa śmierci, perfekcyjnie. No to tak, oczywiście, że drużynową dajemy. No i tak, przypominam oczywiście o komentowaniu i subskrybowaniu mojego kanału, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi. Siła niziołka trwale zwiększa siły, liczbę punktów zdrowia wymaga siły drużyny. Oczywiście, że kupujemy, mamy jeszcze 26 tysięcy, ale to będzie dopiero w przyszłości. Chmura gniewu na przykład, sztylet, nie, ładowany atak to jest, ładowany atak, wow, fajne. Szybka sprawiedliwość, płaszcz Garadlieli, siła Gaffera, zwiększa skuteczność ataku, gdy napadasz wrogów od tyłu. To jest całkiem fajne, siła Bagninsów, trwale zwiększa liczbę punktów zdrowia, siła, wymaga siła niziołka. No i dobra, to jest 10 poziom oczywiście jest maksymalny. My mamy 8, więc niedużo zostało. Jedna osoba już tam pisała mi w komentarzach: kupuj przecież drużynowe, nie opłaca się kupić pojedynczych. Kupuję drużynowe, zawsze kupuję drużynowe, praktycznie non stop, zawsze kupowałem drużynowe, ponieważ ja wbijając od razu level, na przykład takim samym, od razu leveluję też innych bohaterów, których nawet jeszcze nie mamy. Także zapraszam do następnego odcinka, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, skomentować i zasubskrybować mój kanał. Trzymajcie się, hej!